Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Piotr Pietraszek, witam serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Sport Game Plus. Co łączy słynny francuski klub piłkarski Agie Auxerre z Dolnośląskim Związkiem Tenisa Stołowego? Przede wszystkim fakt, że w obu tych instytucjach sportowych przez ponad 40 lat władzę sprawował jeden człowiek. Słynnego francuskiego działacza i trenera Guy Roux oraz Zygmunta Sutkowskiego połączyła pasja oraz liczne sukcesy zdobywane na przestrzeni ponad 4 dekad. Dziś w studiu prezes rekordzista oraz jego młody następca. Witam bardzo serdecznie honorowego obecnie prezesa Dolnośląskiego Związku Tenisa Stołowego Zygmunta Sutkowskiego. Witam serdecznie. Oraz jego następcę, czyli pełniącego już obowiązki prezesa DZSET Kamila Skrzypczaka. Dzień dobry, bardzo mi miło. To może młodszym widzom uświadomię fakt, że kiedyś był rok 1969. Z tego co wiem, to Kamila nie było na świecie, mnie też nie było na świecie wtedy, a wówczas przede wszystkim amerykański astronauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu, słynny brazylijski piłkarz Pele strzelił swoją 1000. bramkę w karierze, a mój gość, niedoszły pięściarz, czołgista, objął wtedy stery w Dolnośląskim Związku Tenisa Stołowego. Tak było, panie Zygmuncie? Tak było. No, w 1969 roku trafiłem, można powiedzieć, do Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa. Wcześniej byłem w 1958 roku. Zaczęła się moja kariera działacza sportowego w WKS-ie Jowisz-Gliwice, gdzie grałem w tenisa stołowego w klasowej drużynie jako żołnierz zawodowy. Czy to były te czasy, panie prezesie, bo gdzieś znalazłem taką historyczną ciekawostkę, kiedy z powodu braku odpowiedniej ilości sprzętu, jeżeli się zgniotło jakąś piłeczkę ping-pongową, to ją się jeszcze wtedy kleiło? Bo takie opowieści słyszałem z tych takich zamierzchłych czasów. W latach, można powiedzieć, 47-8, 50-tych latach były takie problemy, że normalnie piłeczka jak pękła, to szukali możliwości kleju, żeby skleić to, bo nie było piłeczek w ogóle do grania tenisa stołowego. Takie czasy mieliśmy. No i co, z Gliwic tutaj na Dolny Śląsk w wieku 33 lat? Tak, 33 lata i to każdy się dziwił. Było nas trzech kandydatów. Ja wygrałem jednym głosem, także każdy mówi, no ani rekandydat partyjny nie miałem, no ale byłem żołnierzem zawodowym, może to zadecydowało o tym. To był dla mnie naprawdę taki, można powiedzieć, zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że będę miał takie, no spodziewałem się, że będę miał problemy w ogóle. Nie byłem takim działaczem, ale miałem wspaniałych kolegów, którzy mi pomagali, wprowadzili mnie to i od tego momentu związek, który miał bardzo poważne problemy. Byliśmy w takim dołku, rozgrywki ligowe, to wszystko prawie spalona ziemia po latach 50., gdzie była z jednych najsilniejszych okręg, gdzie był świętej pamięci Antoni Arbach, cała grupa zawodników wspaniałych. I dopiero zaczęliśmy budować ten tenis stołowy już od 69 roku, ale dopiero weszliśmy na Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży w latach 79-80. I do tej pory jesteśmy w czołówce krajowej. Zygmunt Sutkowski miał 33 lata, gdy obejmował władzę w Okręgowym Związku Tenisa Stołowego tutaj na Dolnym Śląsku. Jego następca, namaszczony przez pana Zygmunta, Kamil Skrzypczak, podejrzewam, że jest jednym z najmłodszych obecnie prezesów Okręgowych Związków Sportowych, bo ma lat 29. Kamilu, no to można powiedzieć, że masz szansę pobić rekord tutaj prezesa tysiąclecia, no bo tak gdybyś te 10 dekad się tutaj utrzymał, 4 dekady się utrzymał ponad, no to byłoby czym się chwalić. Czy nie przeraża cię w ogóle, jak ty się w ogóle zapatrujesz na taką perspektywę? Zgadza się, z wielu stron spotkałem się z opiniami, żebym bił rekord prezesa Sutkowskiego. Jednak no, to będzie wyzwanie naprawdę bardzo duże. Prezes, jak powiedział, związek zostawia w bardzo dobrej kondycji. Wyprowadził go naprawdę z zapaści, można powiedzieć, gdy obejmował stery.
No na dzisiaj sytuacja naszego okręgu jest rzeczywiście dobra. Jesteśmy we wszystkich współzawodnictwach zawsze na podium od już x lat, także tu będzie naszym zadaniem, moim, walczyć o to pierwsze miejsce, żeby nasz okręg w kraju jakby walczył o te najwyższe laury, o to pierwsze miejsce, no bo powiem szczerze, drugie, trzecie miejsce jest to coś, no co już nas nie satysfakcjonuje. Chcę walczyć właśnie o to zwycięstwo we wszystkich klasyfikacjach, czy w sporcie młodzieżowym, czy w innych klubowych, ligowych. Czyli ambitnie podchodzimy do rzeczy. Ja wiem, że być może to pytanie jest zdecydowanie zbyt wczesnym, bo jesteś, można powiedzieć, po 2 tygodniach swojej pierwszej w życiu kadencji, ale czy ty w ogóle jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, w jakiej obecnie znajduje się twój mentor, że w wieku 76 lat jeszcze gdzieś tam sterujesz związkiem sportowym? Gdzieś tam jakaś taka myśl ci się w ogóle pojawiła? Taka. Powiem szczerze, że chciałbym dożyć takiego wieku, a po drugie być w takiej kondycji jak prezes. No, o, to właśnie. Prezes jest osobą bardzo żywiołową, w świetnej formie, no tu tylko pozazdrościć naprawdę i mam nadzieję, że też mi się uda dożyć takiego pięknego wieku. No my zaraz tutaj prezesa zapytamy o tę receptę na świetną formę, chociaż ja już część odpowiedzi znam. Ja jeszcze wrócę właśnie do tej rekordowej kadencji trwającej w sumie 43 lata. Panie prezesie, a byli tacy koledzy, którzy tak troszeczkę natrząsali się, podśmiewywali z prezesa i pytali, jakiego to prezes kleju używa, że tak skutecznie do tego stołka prezesowskiego się przykleił na ponad 40 lat? No panie redaktorze, prawdopodobnie to moje, że tak długo pełnię, to jest pasja mojego życia. Jak to kolega redaktor wspomniał, że zaczynałem od boksu, dostałem 2 razy, jak to mówię, to i szybciutko zrezygnowałem, bo trafiłem do tego tenisa stołowego. Na pewno chcę się tu pochwalić, jestem dosyć popularny w Polskim Związku Tenisa Stołowego, nie tylko, ale w europejskim tenisie stołowym. Pasją przede wszystkim to, że potrafiłem jakoś wspólnie z kolegami, z zarządem pokierować tym związkiem do tak wspaniałych wyników. Bo trzeba powiedzieć, że w tym okresie czasu zdobyliśmy wiele medali. Przede wszystkim w tych sportach normalnie olimpijskich, młodzieży, naszej oczywiście. Nie mieliśmy sukcesów na arenie międzynarodowej, może tak, ale mamy w kategoriach młodzieżowych bardzo dużo medali. Przede wszystkim Mistrzostw Europy, z tytułem Mistrzostw Europy, ale szczególnie kadetów na Mistrzostwach Świata, jak ostatnio tu kolega prezes podkreślał. Związek jest w bardzo dobrej kondycji, na pewno jest wzorem dla innych pozostałych związków Dolnośląskiej Federacji Sportu. Przynosimy wiele punktów dla miasta Wrocławia i dla Dolnośląskiej Federacji Sportu, dla Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży. Bardzo mnie to cieszy. Ja przede wszystkim to, że tak może każdy mówi prezesie, jak prezes fajnie wygląda. Na Mistrzostwach Europy zawodniczki czołowe świata, Timo Boll, prezydent Sutkowski, ja tego. I to się bardzo cieszę, że... Ale ja to, że mam tyle 76 lat, ja oprócz tego 2 razy w tygodniu jestem na basenie, masażyk, bieganie. Także się staram normalnie podtrzymywać i dla wszystkich. Kieruję do wszystkich. Sport to zdrowie. Niektórzy mówią, że nie, ale dla mnie to jest coś wspaniałego. No i obecny tutaj Zygmunt Sutkowski jest tego chodzącym, żywym, doskonałym przykładem. Panie prezesie, no wiem, że koledzy z branży i nie tylko zazdroszczą i mówią o panu w kontekście przede wszystkim tej pasji. To słychać, jak prezes opowiada bardzo żywo o tenisie stołowym, który także jest taką żywą, dynamiczną dyscypliną. Nie brakowało naprawdę dużych, podejrzewam, takich pozytywnych, a być może również takich smutnych przeżyć podczas tych 40 lat. Jest prezes w stanie takie właśnie najbardziej radosne przeżycie z tej rekordowej kadencji teraz przytoczyć i coś, co nie wiem, jakoś tak prezesa troszeczkę zasmuciło, co być może sprawiło, że prezes już na pewnym etapie chciał zrezygnować, machnąć ręką, podziękować, obrazić się na ten tenis stołowy. Czy było w ogóle coś takiego? Przede wszystkim wspaniałe chwile podczas Mistrzostw Europy. Przede wszystkim byłem kilkanaście razy kierownikiem reprezentacji, ponad 28 lat w zarządzie Polskiego Związku. Tutaj naprawdę coś fantastycznego. Natalia Partyka, która zdobyła Mistrzostwo Europy w pełnosprawnych, w kadetkach. Wcześniej Andrzej Gruba. Odnosiło wiele sukcesów, gdzie byłem kierownikiem. Ta pasja tych wspaniałych wyników dawało, że przeżywałem bardzo
pozytywnie można powiedzieć. I te efekty dawały potem bardzo moje zadowolenie z tego, że będąc kierownikiem przeżywałem coś fantastycznego. Wygranie na przykład w 1983 roku ze Szwecją, w Szwecji, w Helsingborgu, gdzie świętej pamięci Andrzej Gruba poprowadził nas do zwycięstwa, była to niesamowita rzecz. Pokonanie mistrzów świata. Ale ten tenis stołowy chciałbym, żeby był taki tenis stołowy, jak był Leszek Kucharczyk, Andrzej Gruwa, Stefan Dryszel, Andrzej Jakubowicz, żeby były obecnie, poszły do przodu. Natomiast martwi mnie, że tenis stołowy obecnie nie jest w takiej fazie, jak był w latach 80. I coraz mniej w telewizji tego jest. Naprawdę dyscyplina, coś fantastycznego. Jeżeli to można coś pokazać, naprawdę coś pięknego. Jest to naprawdę coś super, że można oglądać. W telewizji oczywiście. Mhm. Kamilu, ty zgodzisz się z tym, że no obecnie właściwie takim motorem napędowym polskiego tenisa stołowego jest właściwie Natalia Partyka. No jest jeszcze Wang Zhenhui, też przez wiele lat związany tutaj z Dolnym Śląskiem. Natomiast no, w męskim tenisie stołowym właśnie od czasów wspomnianych tutaj Gruby Kucharskiego no nie notujemy takich, zwłaszcza w seniorskim, spektakularnych sukcesów. O Natalii mówi się nie tylko z racji na jej hart ducha, na to, że rywalizuje z pełnosprawnymi zawodniczkami. Można powiedzieć, że no jest takim czołowym PR-owcem dla waszej dyscypliny. Nie wiem, czy zgadza się z takim punktem widzenia. Zdecydowanie. Natalia jest tu głównym ambasadorem naszej dyscypliny, zarówno w Polsce, jak i na arenie światowej. No, dzięki jej właśnie sukcesom, czy to na Mistrzostwach Europy osób pełnosprawnych, czy na właśnie igrzyskach paraolimpijskich. No, o tej dyscyplinie też się mówi, prawda? Tu jakby jej zasługą jest to, że jeszcze gdzieś czasami w telewizji się tenis stołowy pokaże. No, teraz Superliga tenisa stołowego, wiem, że podpisała kontrakt z jedną z telewizji. Będą transmisje właśnie z rozgrywek ligowych. Tak samo można śledzić je na portalu internetowym Superligi. Także ja tu zapraszam wszystkich telewidzów zainteresowanych. Tam co kolejkę jest transmisja przynajmniej z jednego meczu. Można poglądać ten tenis stołowy na najwyższym poziomie. Wiem, że i to jeszcze za kadencji prezesa Sutkowskiego, który pokojowo przekazał władzę tutaj w ręce Kamila Skrzypczaka, był taki pomysł, aby Natalię Partykę ściągnąć do klubu Spolkowic, który występuje i zdobywa medale w żeńskiej ekstraklasie. Ten pomysł już zupełnie gdzieś tam upadł, żeby uczynić Dolnoślązaczką nawet tutaj z racji chociażby występów krótkotrwałych Natalię. Zgadza się, był taki pomysł. Ja myślę, że on cały czas jest w mojej głowie i w głowie prezesa, żeby Natalię gdzieś na ten Dolny Śląsk ściągnąć. A co na to Natalia? Były jakieś rozmowy w ogóle? Zarówno ja, jak i prezes rozmawialiśmy z Natalią nieoficjalnie. Ona jakby wyraziła jak najbardziej chęć grania w którymś z dolnośląskich klubów, czy to we Wrocławiu, czy w Polkowicach. No jednakże to już wchodzą w rachubę jakby negocjacje między klubem a Natalią, prawda? Takie wiem, że z Polkowicami ona rozmawiała, no do porozumienia jednak nie doszli. Została w drużynie z Sochaczewa. Mam nadzieję, że może od przyszłego sezonu uda się już takie warunki dla niej wynegocjować, że może zagra właśnie na Dolnym Śląsku. No to o przyszłości tenisa stołowego na Dolnym Śląsku to jeżeli pozwolicie za kilka minut. A teraz wracamy do najbliższej przeszłości, czyli podsumowanie sportowego weekendu w stolicy regionu. Koszykarze Śląska Wrocław nie zwalniają tempa. Tym razem odnieśli cenne pierwsze ligowe zwycięstwo na trudnym terenie w Łańcucie. Zespół Tomasza Jankowskiego, Jerzego Chudeusza pokonał miejscowego Sokoła 75-65. Popis w końcowych minutach dali szczególnie Paweł Kikowski i Radosław Chyrzy, którzy w czwartej kwarcie zdobyli 18 z 23 punktów całego zespołu. Śląsk wygrał ostatnie 10 minut różnicą 7 oczek i przypieczętował tym samym cenne zwycięstwo. Dolnośląska drużyna pozostaje liderem tabeli zaplecza Ekstraklasy. Udanie w ostatnim meczu rundy jesiennej Ekstraligi zaprezentowały się wrocławskie piłkarki. AZS wygrał na własnym stadionie z Gosirem Piaseczno 2-1. Ostatecznie akademiczki pierwszą część sezonu zakończyły dopiero na 6. miejscu w tabeli. Mecz z jedną z najsłabszych drużyn ligi nieoczekiwanie dostarczył sporych emocji.
Zespół gości w 42 minucie po strzale Lindy Dudek objął prowadzenie. Gospodynie wyrównały w 49 minucie po strzale Symeny Ciesielskiej, a końcowy wynik ustaliła 10 minut później Magdalena Szaj. To był ostatni ligowy występ AZS-u w tym roku. Słabo w weekend wypadł klub siatkarski Milicz, który o punkty drugiej ligi walczył tym razem w Katowicach ze Spodkiem. Team trenera Krzysztofa Janczaka uległ 1-3. To spore rozczarowanie dla milickich kibiców, bowiem oba zespoły znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli. Dolnoślązacy walczą o awans, klub z Górnego Śląska tylko o utrzymanie. Pierwsze dwa sety padły łupem Spodka, który zwyciężył do 24-22. KS Milicz wygrał trzeciego seta do 23. Czwarta partia zakończyła się okazałym zwycięstwem gospodarzy 25-14 i ostatecznie 3 punkty pozostały w Katowicach. Na koniec flesza weekendowego o emocjach, które dziś czekają na dolnośląskich kibiców. Fani futbolu za nieco ponad godzinę będą nasłuchiwać wieści ze Szczecina, gdzie o punkty ekstraklasy powalczy Śląsk. Mistrz Polski o 18:30 zmierzy się z miejscową Pogonią. Podopieczni Stanisława Lewego chcą odbudować zaufanie kibiców po porażce derbowej. Okazja do tego jest bardzo dobra, bo rywale tak samo często wygrywają na własnym stadionie, jak przegrywają. Zwycięstwo pozwoli Śląskowi na pozostanie w ligowej czołówce. A my wracamy do rozmowy dziś o tenisie stołowym z byłym i aktualnym prezesem Dolnośląskiego Związku właśnie w tej dyscyplinie, w studiu Zygmunt Słodkowski, Kamil Skrzypczak. Ta geografia, jeżeli chodzi o dolnośląski tenis stołowy, właściwie opiera się na takich trzech punktach. W tym momencie jest to Wrocław, są to Polkowice, no jest podwrocławska Głoska, właściwie Księginice. Chociaż właściwie w każdym z tych ośrodków Głoska, można powiedzieć, jakoś tak się Odra Głoska się odbudowuje. Wrocław, mam wrażenie, że troszeczkę się zwija, a z Polkowicami to tak do końca nie wiem, jak to jest. No może urzędujący prezes powie, czy tutaj rzeczywiście mamy powody do optymizmu, patrząc na te nasze wiodące ośrodki, czy jeszcze jakiś klub pominąłem? Znaczy, prawda jest taka, że na terenie Dolnego Śląska to są te właśnie trzy wiodące kluby, jednakże u nas zrzeszonych jest ponad 70 klubów z różnych miejscowości, z całego regionu, z których mamy zrzeszonych ponad 1000 zawodników. No to prawda, że teraz pan Jerzy Wieczorek z Odry Głoski zbudował tam naprawdę silną grupę treningową. Ściągnął młodych chłopaków w wieku kadeta juniora. No teraz z Mistrzostw Europy przyjedzie Patryk Zatówka, który zdobył, z Mistrzostw Świata, przepraszam, który zdobył 2 medale, co jest bardzo dużym osiągnięciem. No i ta grupa jest tam naprawdę silna, mają silnych sparring partnerów. Miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. No Odra Głoska była 6-krotnym z rzędu mistrzem Polski, prawda, w tenisie stołowym. Z Polkowicami, no sytuacja tak naprawdę jest uzależniona od gminy Polkowice. No jest to gmina, która naprawdę bardzo dużo inwestuje w sport, no, w koszykówkę, no, w piłkę nożną, mają także tam kolarstwo, prawda, ponoszenie ciężarów. I to zależy, jaka jest sytuacja ekonomiczna tak naprawdę gminy, taka będzie sytuacja finansowa klubu. Ja jestem dobrej myśli co do Polkowic, mam nadzieję, że tam wszystko się dobrze ułoży. No i Wrocław nam został. Na koniec właśnie został nam Wrocław, z którym tak naprawdę jest bardzo dużą zagadką. Ja będę rozmawiał z panem prezesem, z panem wiceprezesem Andrzejem Frychorowiczem, żeby ten klub jak najlepiej nam jeszcze funkcjonował. No jest tam też bardzo dużo z wybitnych, jak i teraz zawodników, którzy zdobywają medale. Jest to klub, który najwięcej zdobywa punktów dla nas we współzawodnictwie. No, byłoby bardzo dużą szkodą, jakby szkolenie tam zostało zaprzestane. To mam takie pytanie teraz do prezesa Słodkowskiego, bo z tego co pamiętam, chyba podczas jego pierwszej wizyty tutaj w telewizji dolnośląskiej padł ten wątek. I to zresztą to pytanie właściwie usłyszałem po raz pierwszy od swoich znajomych, którzy po prostu chcieli amatorsko pograć sobie w tenisa stołowego we Wrocławiu. Swego czasu wiem, że gdzieś taką możliwość dawała Burza, Politechnika Wrocławska, a teraz właściwie... Panie prezesie, zapytam wprost, jeżeli ktoś, nie wiem, ma dosyć darców, bilarda, bo w te dyscypliny akurat też sportowe można bez trudu pograć w wielu wrocławskich klubach, a chciałby sobie po prostu popykać, mówiąc kolokwialnie, tą celuloidową piłeczką, może sobie gdzieś coś Panie takiego zrobić? Panie redaktorze, no jest to bardzo, bardzo przykre, że właśnie u nas we Wrocławiu
są te problemy. Kiedyś burza, Ślęza, był otwarty przejście Morskiej Rady. To ostatnio, jak byliśmy na spotkaniu, pan senator Jarek Duda, mieliśmy rozmawiać, żeby było gdzieś udostępnione, żeby można było normalnie pograć tenisa stołowego, czy w Akademii Ekonomicznej, czy nawet UKS 12 i tak dalej. Są problemy, nie ma sali, dzwonią do nas, do Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, gdzieś pada, no panie prezesie, chcemy pograć tenisa stołowego, gdzieś możemy. Nie ma. To jest, jesteśmy zaskoczeni, że to nie można takie stworzyć warunki. Natomiast Belgia, Holandia, jeżdżę po całej Europie. Wszędzie są kawiarenki, to sala specjalna do tenisa stołowego. Facet przychodzi, płaci tamtego, albo ma kartę wstępu i tego. U nas tego nie ma. I martwi to nas bardzo, że w Wrocławiu nie można pograć tenisa stołowego. No to jest ból, że człowiek musi jechać na wczasy do Międzyzdrojów, do Ciwnowa, żeby sobie tak pograć jest, tenisa. Zresztą to chyba nie jest jedyna taka historia, bo wiem, że od wielu lat pojawia się tutaj wątek no, takiego profesjonalnego ośrodka szkoleniowego dla tenisistów stołowych, no bo i to nie jest żart. Najbliższy taki ośrodek, nie wiem czy jedyny w kraju, jest w Gdańsku, tak? Tak. Panie redaktorze, martwi to nas bardzo. Jeszcze dobrze pan to wspomniał. Staranie nasze razem z kolegą, żeby staraliśmy się o ośrodek tutaj. Ja poczyniłem wielkie starania, dograne ze szkołą, ze wszystkim. Było złożone dokumenty. Poszło to do Polskiego Związku, który miał złożyć do Ministerstwa Sportu. Zrobili takie braki, przestawili normalnie do Ministerstwa Sportu, Ministerstwo Sportu to urzuciło. Mam ogromny żal, bo moje marzenie było od dłuższego czasu centralny ośrodek szkolenia dziewcząt we Wrocławiu. My mamy obecnie juniorki, pierwszą, drugą, trzecią na liście ogólnopolskiej. Natalia Baro jest tym przewodzi i obecnie nie mamy ośrodka. Mamy na wspaniałych trenerów z pracownikiem naukowym, panem doktorem Bańkoszem Akademii Wychowania, Zdzisławem Tolzowym. No cała grupa w tego. A oprócz tego tylko wspomnę, to jak kolega, że mamy ponad 70 klubów, ale mamy bardzo silne ośrodki, Stronie Śląskie, Granicz Szczelin, którzy pracują wyśmienicie z młodzieżą. Natomiast martwi mnie to, co we Wrocławiu. Brak jest podstawowego szkolenia i tu się obawiam, że możemy mieć bardzo poważne problemy. No, panie Kamilu, niełatwa praca przed nowym prezesem, ale żeby nie kończyć w takim minorowym nastroju, to tylko jeszcze prezes... Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze dwa zdania, ponieważ wspomniałem to o Patryku w Zatówce, ale na bardzo duże wyróżnienie zasługuje także Natalia Bajor z AZS-u. Właśnie o tym chciałem wspomnieć. Ostatni sukces, proszę bardzo, chwalimy się, póki jest dokładnie czas. Dokładnie. W ubiegłym tygodniu zakończyły się Mistrzostwa Świata Kadetów. Nasi reprezentanci przywieźli z nich 4 medale. 2 srebrne w turnieju drużynowym. Zarówno Patryk Zatówka, jak i Natalia Bajor ze swoimi drużynami zdobyli oraz Natalia Bajor indywidualnie brąz. No i jest takie światełko w tunelu na nową, niełatwą, podejrzewam, kadencję. Życzę Kamilu jak najwięcej sukcesów, jak najmniej tych kłód pod nogami. No i aby prezes tutaj rekordzista swoim doświadczeniem też wspierał. Zygmunt Sutkowski, Kamil Skrzypczak, Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękujemy, państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałek o 17. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.